Serdecznie witam wszystkich na kolejnym studium Słowa Bożego w zborze Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego w Podkowie Leśnej. Mam na imię Zenon. A dzisiaj ze mną są Zbyszek, Halinka i Julian. Nasze studium, jak zawsze, rozpoczynamy modlitwą, do której dzisiaj proszę Zbyszka. Dziękuję Ci, Panie, że możemy się tu zebrać, studiować Twoje Słowo i proszę Cię o myśli i bogłosławieństwo na ten czas przez Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Oddawanie czci. E, może warto by było e, słówko powiedzieć, e, co zrozumiemy przez ten zwrot oddawać komuś cześć. W historii to wiemy, że ludzie oddawali cześć przywódcom państwowym. E, Symbolom państwowym dzisiaj oddaje się cześć na przykład fladze. nie można rzucić na przykład czapki z orzełkiem o ziemię i podeptać. Są to pewne symbole, czy oddajemy cześć jakiejś osobie. I to zaakceptowaliśmy i uważamy, że to jest słuszne. A jeśli myślimy o Bogu, który jest najwyższy. Tym bardziej jest godzien czci za wszystko, co uczynił, że stworzył, że nas odkupił i tak dalej. Dziękuję. Czy coś chcielibyście jeszcze dodać? Cześć to pewien szacunek. Tak, tak jest ta, ta? Właśnie. Myślę, że jeśli oddajemy cześć różnym symbolom i nie możemy tego pomijać, jeśli oddajemy symbolom państwowym, to również będziemy oddawać się symbolom z czci Panu. A jeśli zaniedbujemy symbole takie państwowe czy jakieś symbole utarte, to często jest tak, że to jest pierwszy krok w nieoddawanie czci czy zmniejszanie czci Panu. Dziękuję. Z pewnością koncentrujemy się dzisiaj jedynie na oddawaniu czci Bogu, stworzycielowi, Panu naszemu. Natomiast słusznie, że spoglądamy na to na kanbie właśnie tych relacji ludzkich. Bo też pamiętamy, że piąte przykazanie dekalogu mówi o tym, że dzieci mają oddawać cześć swoim rodzicom. A więc jest to pewien autorytet, szacunek. Brak czci, czy nieoddawanie czci, to lekceważenie. Dobrze to ująłeś. Dlatego, że gdy nie mamy szacunku do innych i nie uczymy dzieci szacunku do sąsiadów, do osób starszych, to potem to się zwraca do nas i te dzieci nie mają szacunku również dla nas. Hmm. <laughs> Dziękuję bardzo. Ja chciałabym też jeszcze powiedzieć, że no, żyjemy w takim świecie, że często właśnie ten szacunek, tak jak tutaj wspomniałeś, do rodziców no, jest jakby tak lekceważony, nawet przez sposób wypowiadania często jest to przez ty. Jak wiemy z poprzednich lat, no może nie tak dawnych, że szacunek do rodzica był nawet wyrażany poprzez to, jak się dziecko zwracało, przez wy z taką, no tak by powiedzieć, taką czcią, prawda? Dzisiaj zauważamy, że to zanika. zanika. To jest na płaszczyźnie ludzkiej, a co dopiero bożej. Dodam do tego, że nie wyobrażam sobie, aby dzieci. Zwracały się do rodziców po imieniu. Chociaż znam przypadki, gdzie rodzice na to pozwalają. Jakie będą tego efekty, i jakie są tego efekty, to może odrębny temat. Dzisiaj skupimy się na oddawaniu czci Bogu, po, ponieważ cały ten sezon studiujemy. Ten okres historii odnowy, odbudowania świątyni po zburzeniu, po długich latach niefunkcjonowania, i będziemy dzisiaj przywoływać kilka myśli, kilka informacji, w jaki sposób to organizowano różnica pomiędzy oddawaniem czci przez dzieci rodzicom czy jak wcześniej wspomnieliśmy innym osobom czy przedmiotom od oddawania czci Bogu jest zasadnicza ponieważ Bóg w przeciwieństwie do wszystkich innych rzeczy jest istotą niewidzialną a zatem w te formy oddawania czci Bogu również, no, czy są podobne do sposobów oddawania czci na przykład dzie dzieci rodzicom, czy są jakieś różnice? Różne formy były stosowane na przestrzeni wieków, jeśli chodzi o oddawanie czci Bogu. Na przykład, gdy Mojżesz był przy Krzaku Płonącym, to Bóg mu powiedział, żeby zdjął obuwie. Mm -hmm. no, muzułmanie do dzisiaj praktykują, to jest to forma czci. Gdy wchodzą do swoich meczetów, to zdejmują buty. W chrześcijaństwie przyjęło się zdejmowanie czapki przez mężczyzn. Więc to mogą być różne formy. I ja myślę, że Bogu tak bardzo nie zależy na formie, co naprawdę na sercu, czy z głębi serca rzeczywiście chcemy oddać tę cześć naszemu Bogu. Niektóre rzeczy, moglibyśmy powiedzieć, przetrwały z dawnych czasów. Ale niektóre nie przetrwały. Mhm. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze chciałabym powiedzieć, że mnie osobiście bardzo, bardzo to razi i często zwracam nawet ludziom uwagę, tak jak powiedziałeś, że zwracamy się i mamy świadomość niewidzialnego Boga, ale Boga świętego, Boga potężnego, stwórcę naszego. A Żyjemy w takiej rzeczywistości i w takim często otoczeniu ludzi, gdzie imię Boże jest po prostu znieważane, lekceważone po prostu na co dzień. Niestety. Dziękuję. Dzisiaj skoncentrujemy się na jednej z form oddawania czci Bogu, jakim jest nabożeństwo. Zgromadzenie ludzi w odpowiednim czasie, w jednym miejscu, i ten czas nazywamy nabożeństwem. Ale już na początku chcę powiedzieć, że nabożeństwo to dosłownie rozumiane czyli ten czas poświęcony na uwielbienie Boga nie jest jedynym sposobem, uwielbienia czy oddania czci Bogu. I myślę, że każdy dobrze to rozumie, że cześć Panu Bogu oddajemy 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę. Poprzez tą świadomość życia po Bożemu, zawężanie pojęcia Oddawania czci Bogu tylko do czasu nabożeństwa, czy zgromadzenia, czy osobistego, czy rodzinnego, jest, myślę, kolosalnym błędem. Znamy te słowa Apostoła Pawła, który mówi: czy jecie, czy pijecie, czy śpicie, czy cokolwiek czynicie, wszystko macie czynić w jakim celu na, chwałę, na chwałę, czyli aby oddać Bogu cześć. Ale zwrócimy uwagę na kwestię nabożeństwa, ponieważ jest pewnym, no, pewnym problemem, że w Pismo Święte nie daje nam instrukcji, informacji. W jaki sposób powinno być nabożeństwo zorganizowane? Jak długo powinno trwać? Jakie punkty po kolei powinny odbywać? W związku z tym dzisiaj chrześcijanie różnych denominacji, nabożeństwa organizują według pewnych przez siebie uznanych, Sposobów. Nabożeństwo w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego również ma swój schemat, który staramy się wykonywać. Natomiast, czy mamy jakieś wskazówki w Biblii, co powinno zawierać nabożeństwo? My mamy przykłady. Że podczas nabożeństwa śpiewano, grano na różnych instrumentach, czytano Słowo Boże. Tutaj akurat omawiamy szczególne nabożeństwo opisane w księdze Nechemiasza. Tylko trzeba pamiętać, że to nie było typowe sobotnie nabożeństwo. Mm -hmm. To było nabo okolicznościowe okolicznościowe. Mm -hmm. Ale pewne wskazówki są, bo na przykład wiem, że w kościele prawosławnym nie wolno stosować żadnych instrumentów. No, jeśli się trzymamy pisma świętego, to te instrumenty powinny być i właśnie śpiew i muzyka na instrumentach różnych powinna się znajdować. Podczas nabożeństwa? No my też mamy nie tylko jeden schemat nabożeństwa, tak jak to zostało powiedziane, w święty czas, który Bóg stanowił, ale też mamy różne okoliczności i też te nabożeństwa przybierają jakby różną formę. Dziękuję. Halinko, przeczytaj wersety z 12 rozdziału Księgi Nehemiasza, bo warto tą treść przywołać. Przy tej, przy, tej, przy tej rozmowie. A na poświęcenie muru jeru, jeruzalemskiego starano się sprowadzić do Jeruzalemu lewitów ze wszystkich miejscowości, <grym> aby dokonać tego poświęcenia w radosnym nastroju, przy pieniach pochwalnych, grze na cymbałach, harfach i lutniach. Zgromadzili się wtedy członkowie rodzin śpiewaczych zarówno z okręgu wokół Jeruzalemu, jak i z osiedli Neto Netofatytów, Izbet, Hagigal i Spul Geby i Asmawet, gdyż śpiewacy pozakładali sobie gospodarstwa wokół Jeruzalemu. Potem kapłani i Lewici dokonali na, na sobie oczyszczenia oraz oczyścili lud, bramy i mur. Dziękuję bardzo. Julian, w... Zacytuj może jeszcze z sk pewien fragment, i później kilka myśli na kanwie tych wypowiedzi jeszcze poruszymy. Czytam. Wszyscy oni śpiewali pod kierownictwem swoich ojców Asafa, Jedutuna i Hemana w świątyni pana przy wtórze cymbałów, lutni i cytr, pełniąc służbę w świątyni bożej według wskazówek samego króla. Liczba ich zaś wraz z ich braćmi wyćwiczonymi w śpiewie dla pana, a wszystko to byli mistrze, wynosiła 288 i rzucali losy w sprawie swoich czynności służbowych zupełnie tak samo młodszy, jak i starszy, mistrz, jak i uczeń. Dziękuję. To dwa różne wydarzenia. Co wspólnego w tych wydarzeniach znajdujemy. Myślę, że tutaj trzeba podkreślić tę myśl, że Dawid wybrał ludzi, którzy, jak to jest powiedziane, byli mistrzami, czyli specjalnie się szkolili. Szkolili później tych młodszych, jak tu jest powiedziane. Tak samo młodszy, jak i starszy, mistrz, jak i uczeń. Zależało królowi na tym, żeby ten śpiew był naprawdę doskonały, dlatego że to śpiewano na chwałę Bogu. I tak myślę, że mamy tutaj pewną wskazówkę dla nas też. Jeśli to robimy dla Boga, powinniśmy wszystko, co robimy, robić jak najlepiej. Tak jak kiedyś. Świątynia budowana miała być jak najlepiej zrobiona, wszystko miało być doskonałe. I my powinniśmy dla Boga robić to, co najlepsze, jak tylko potrafimy. Dziękuję. Ja pozwolę sobie tutaj zwrócić uwagę na pewną rzecz i myślę, zaapelować do wszystkich naszych sióstr i braci do, do wszystkich osób uczestniczących w nabożeństwach w różnym miejscu. Co prawda, te fragmenty, których czytaliśmy, mówią o śpiewakach zawodowych, o chórach, o wykonawcach pieśni czy utworów muzycznych na instrumentach. Ale my mamy też zwyczaj pieśni, śpiewania pieśni ogólnych. Czy te pieśni ogólne to tak możemy śpiewać? Niedbale, no bo nie mamy dyrygenta. Dyrygent nie wyćwiczył. Czy nie warto zastanowić się nad tym, aby również te ogólne pieśni były na wysokim poziomie? E, właśnie, z tych tekstów biblijnych można by wywnioskować, że tylko jakaś uprzywilejowana grupa ludzie obdarzeni talentami mają przywilej chwalić Pana Boga. Pieśnią. Pieśnią, tak. Mhm. Ale na pewno tak nie jest. Dlatego, że ja osobiście lubię śpiewać, chociaż nie jestem śpiewaczką żadną, jakąś y, operową, po prostu lubię śpiewać. Ale co dla mnie jest ważne, że zastanawiam się nad treścią, co ja śpiewam. Mm -hmm. A jeżeli rozumiem treść, to ja śpiewam to po prostu z serca. Zbyszko, ty lubisz śpiewać? Ja nie lubię śpiewać, nie umiem śpiewać, ale śpiew powoduje emocje. I myślę, że to jest ważne, dlatego Bóg chce, żebyśmy śpiewali, czy żebyśmy uczestniczyli lub słuchali śpiewu, bo śpiew wzbudza emocje. Nie da rady śpiewać bez emocji. Zobaczmy, że jakikolwiek koncert, czy pieśń, która trwa trzy minuty, zbiera dziesiątki, setki tysięcy ludzi, żeby przez trzy minuty. Wysłuchać jakiejś pieśni, prawda? To jest niesamowite. My też na koncerty chodzimy, czy chórów, gdzie śpiewają pół godziny, a setki tysięcy ludzi przychodzą, żeby wysłuchać śpiewu, bo to są emocje. Julian? Ja chciałbym zwrócić uwagę na to, że rzeczywiście nie tylko zawodowi śpiewacy mają śpiewać, boże, mogą śpiewać i dobrze, jak ładnie zaśpiewają, ale mamy przykład Mojżesza, Rzesza, który. Śpiewał pieśń, gdy przeszli przez Morze Czerwone. W drugiej księdze Mojżeszowej, 15 rozdział, wiersz pierwszy jest napisane. Wtedy zaśpiewał Mojżesz i synowie izraelscy następującą pieśń Panu. Aha, dziękuję. A więc jak umieli, tak śpiewali, ale to było z serca. I to jest ważne, żebyśmy śpiewali z serca, z wdzięczności dla Boga. I to śpiewali wszyscy. Zbyszku, otwórz Księgę Apokalipsy, piętnasty rozdział, drugi do czwartego wersetu. Co prawda tam w Jan wizji przenosi nas zupełnie inne... drugi do czwartego, tak? Tak, w inne środowisko. Piętnasty rozdział. Już. I widziałem, jak możesz szkliste, zmieszane z ogniem i tych, którzy odnieśli zwycięstwo nad zwierzęciem jego posągiem i nad liczbą imienia jego. Ci stali nad morzem szklistym, trzymając harfy Boże. I śpiewali pięć Mojżesza, sługi Bożego, pieśń baranka mówiącą. Wielkie i dziwne są dzieła Twoje, Panie Boże, wszechmogący, sprawiedliwe są drogi Twoje, Królu Narodów. Dziękuję. Dlatego bardzo dobrze właśnie znajdujemy w Piśmie Świętym te fragmenty, które pokazują, że w śpiew zaangażowani są wszyscy no co prawda spotykamy się tak jak Zbyszku mówisz nie umiesz nie, lub, nie lubisz nie masz słuchu muzycznego nie śpiewasz ale myślę że gdzieś tam w sercu nucisz sobie czy słuchając pieśni nie na pewno zagrzewa nas bo jeśli mm -hmm. przypomnimy sobie średniowiecze gdy przed bitwą zawsze była pieśń która powodowała że wszyscy mobilizowali się i do działania prawda? I to też to jest taka mobilizująca. Pośpiech powoduje, że wszyscy muszą w jednym takcie śpiewać. Dokładnie. To, też, to jest właśnie, myślę, że przy, jeśli na nabożeństwie śpiewamy, hmm. musimy w jeden rytm. Stajemy się całością, tak zwaną chórem. Dziękuję bardzo. Ta zachęta do tego, aby śpiewać, nawet jeśli śpiewamy jako zgromadzenie, włączamy swój głos w chór. To każdy powinien włożyć w to serce. Proszę, Julian. Ja bym chciał dodać jeszcze moim zdaniem ważną myśl. Mojżesz śpiewał i Izraelici śpiewali na cześć Boga, bo oni czuli tę wdzięczność, że zostali uratowani. Tragedią byłoby, gdyby ktoś śpiewał po to, żeby jego chwalono, jeszcze oklaskiwano go, bo, bo pięknie zaśpiewał. Pieśń ma być w zborze, w kościele śpiewana na chwałę Bogu. Mm -hmm. I dlatego jemu należy oddać cześć, mm -hmm. a nie temu, który to może i dobrze wykonał. Ja mm. myślę, że też y, y, warto wspomnieć, że tak jak mówiłam przedtem o oddawaniu czci Bogu tak... Y, na co dzień, że się zauważa, że nie ma szacunku, tak samo zanika ten śpiew na co dzień. Kto jest starszy, to pamięta, że ludzie dawniej nie potrzeba im było instrumentów, stali, byli, no może wdzięczni Panu Bogu za to i śpiewali. Dzisiaj my tego nie praktykujemy na co dzień już, prawda? Niestety, ze smutkiem. Ja myślę, to... że taką ciekawą myśl tutaj akurat mi przyszła na myśl, że po wszystkich kulturach zostały jakieś obiekty materialne, a kultura żydowska, jako jedna z nielicznych, ma właściwie to, co im zostało, to jest kultura muzyczna, śpiewu, prawda? Hmm. I jest cały, też cały gatunek prawda, śpiewu. W, nie pozostawili właściwie żadnej kultury takiej materialnej. Pozostało zniszczone. Oni się przenosili. Jedyna, co była ta kultura śpiewu. Mm -hmm, też. Proszę. Ja bym jeszcze tak zaapelował do tych, którzy nas słuchają też, żeby śpiewali jak najwięcej. Żeby też uczyli się grać na instrumentach. Ja wiem, że jeżeli chce się naprawdę grać dla Boga... To Bóg pomoże nauczyć się. Ja znam ludzi, którzy nie umieli w ogóle, nie znali nut, ale była potrzeba, żeby w Zboże ktoś grał do nabożeństwa i nauczyli się może nie tak doskonale jak ci, którzy chodzili do szkół muzycznych, ale nauczyli się i grali do, do nabożeństwa i nie byli zadowoleni. Można grać na jakimś instrumencie, nawet dentym czy innym, ale już. Jest to pewna pomoc. W niektórych zborach brakuje nam ludzi, którzy by mogli grać i pomagać śpiewać zborowi. Umuzykalnionych. Tak. Pamiętam, w szkole muzycznej, do której chodziłem, widniało w auli hasło: Gdzie słyszysz pieśń, tam wstąp, tam dobrzy ludzie mieszkają. Źli ci nigdy nie śpiewają. Jest to dość wymowne, wymowne spostrzeżenie. Halinko, z 12 rozdziału Nehemiasza poproszę cię jeszcze o jeden werset. Następnie kazałem książętom judzkim wstąpić na mur. Ustawiłem dwa zespoły śpiewacze do pięć dziękczynnych. Dziękuję bardzo. A więc y, mamy y, tutaj znów ten akcent y, muzyczny, wokalny, to uwielbienie. Y, to, co Zbyszku wspomniałeś, pieśń towarzyszy nam we wszystkich okolicznościach życia. Y, I w radości, i w smutku są przecież pieśni y, żałobne, pogrzebowe, weselne. Myślę, że muszą być emocje, bo jak tak, kompozytorzy tak. Y, komponują... I gdy nie występuje emocja, to wtedy pieśń nie gra. Mm -hmm. yy, albo musimy zasmucić, albo rozweselić. Tak. Więc we wszystkich okolicznościach. Yy, jedna okoliczność jest, gdzie człowiek nie śpiewa, i to jest złość. W złości człowiek nie potrafi śpiewać. Yy, dlatego yy, pieśń wyraża, wyraża najróżniejsze emocje. Wróćmy jeszcze do kolejnego elementu, który towarzyszył tamtym nabożeństwom. I jest to, jest to element oczyszczenia, jest to element oczyszczenia. Kapłani, którzy przewodniczyli tym uroczystościom, tym nabożeństwom, Prowadzili oczyszczenie. I tutaj yy, yy, w jakiś sposób w tamtych czasach, w starożytności, 12 rozdział Halinko, 14, 43 werset, yy, daje nam pewną informację. Tutaj będą dwie informacje, ale w yy, pierwsze zdanie z tego 43 wersetu. W tym dniu złożono liczne krwawe ofiary i radowano się, się, że Bóg sprawił im wielką radość. Dziękuję bardzo. W tym dniu złożono ofiary. Ofiary w tamtym czasie miały również wiele znaczenia. Były ofiary dziękczynne, były ofiary za grzech, na oczyszczenie. To odrębny temat. Ale gdy mówimy o dzisiejszym czasie, na kanwie tamtych wydarzeń, czy dzisiaj również możemy doświadczać w nabożeństwie jakiegoś elementu oczyszczenia? Zbyszku, przeczytaj z pierwszego listu Jana, pierwszy rozdział, siódmy do dziewiątego wersetu. Jeśli zaś chodzimy w światłości, jak on sam jest w światłości, społeczność mamy z sobą i krew Jezusa Chrystusa, syna jego oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Jeśli mówimy, że grzech nie, nie, ma, nie mamy, sam, sami siebie zwodzimy i prawdy w nas nie ma. Dziękuję bardzo. A więc oczyszczamy się, krew Jezusa Chrystusa oczyszcza nas od wszelkiego grzechu. Ten element oczyszczenia. Co yy, rozumiemy przez ten element oczyszczenia? Ja <laughs> Myślę, że te niektóre formy, które stosowano wtedy, yy, tak naprawdę, Pismo Święte mówi, że krew. Yy, Pozłów i, i baranów nie mogła nikogo oczyścić tak naprawdę. To był tylko symbol. My dzisiaj wiemy o tym, że to się, te symbole wypełniły się w Jezusie Chrystusie. I jeśli nawet jest nabożeństwo, gdzie są śpiewy i inne rzeczy, to nie może być celem samym w sobie. Tylko powinno być to z jednej strony oddanie Bogu czci. A z drugiej strony, jeśli ktoś śpiewa, to niech to będzie taki śpiew, który pomoże ludziom zastanowić się nad swoim życiem, czy bardziej zbliżyć się do Boga, żeby to pomagało w chrześcijańskim życiu, w oczyszczeniu naszej duszy z grzechu. Wtedy to spełni swoje funkcje. Dziękuję bardzo. Coś chciałeś powiedzieć? Ja, ja może na przykładzie takim bardziej ludzkim. Nieraz mamy jakiś problem, chodzimy z tym problemem, z jakąś tam sytuacją, i w pewnym momencie, gdy się spotkamy z jakąś osobą, powiemy to, jakby wy, to wyjdzie z nas. To potem czujemy się tacy ledcy, tacy oczyszczeni. Myślę, że tak samo jest z, z grzechami, z różnymi sytuacjami. Ono ciąży na nas, i gdy oddamy Bogu, wtedy wychodzimy tacy bardzo czyści, ledcy, prawda? Dziękuję bardzo. Chciałbym podkreślić, że używamy tutaj słów takich bardzo często zwyczajnych: oczyszczenie, omycie. Ale z pewnością nie chodzi tutaj o oczyszczenie, o mycie naszych ciał, które dotyczą higieny osobistej. To jest odrębne zagadnienie. W sprawach duchowych chodzi o oczyszczenie sumienia, serca, wnętrza człowieka, świadomości, czyli przebaczenie. Uwolnienie od winy. Możemy taki przykład, jest, że nieraz ktoś mówi, że sumienie go gryzło, prawda, przez hmm. lata gdzieś to w nim było, i potem po prostu musiał to po prostu powiedzieć, bo już nie dał rady żyć. I często się słyszy, że po prostu sumienie nie dawało mu żyć. Dziękuję bardzo. A więc to, co też Julian wspomniał. Nabożeństwo nie może być celem samym w sobie. My nie spotykamy się na zgromadzeniu. Aby przeżyć nabożeństwo. My przeżywamy go, ale nabożeństwo ma być czasem, sposobnością, czy nawet narzędziem do wejścia w szczególną relację z Bogiem. Trudność polega na tym, że Bóg jest tą istotą niewidzialną. Łatwiej nam jest wchodzić w relacje z drugą osobą, z kimś, kogo widzimy. Natomiast fakt, że Bóg jest istotą duchową i niewidzialną, nie jest przeszkodą w nawiązaniu z nim relacji, czego dowodem jest historia i myślę, że każdy z nas ma wiele własnych swoich osobistych. Doświadczeń relacji z Bogiem. Ale ja bym też powiedziała, że takie te bry, bliskie relacje to nie jedynie na nabożeństwie. To tak, jak już powiedzieliśmy, to jest y, życie człowieka na co <laughs> dzień z Bogiem. Siedem dni, kolejny tydzień, kolejny rok. Kolejna mm. chwila. Dziękuję bardzo. Z cytowanego przez Ciebie halinko wersetu yy, wspomniałem, że tam wynikają dwie myśli. Jedną yy, omówiliśmy o tych ofiarach, które były składane, a druga myśl, którą chciałbym podkreślić, yy, że yy, to wszystko yy, po, yy, yy, powodowało w sercach ludzi, albo raczej wyrażało radość. Ja często wspominam, że chrześcijaństwo w swej istocie zawiera szereg paradoksów. I jednym z tych paradoksów jest właśnie radość z ofiary, jaką złożył pan Jezus. Pan Jezus cierpiał niewyobrażalne tortury. My z tego dzisiaj Mamy się radować, bo to jego cierpienie jest gwarancją naszego zbawienia, naszego przebaczenia, oczyszczenia. W, w starożytności ten paradoks również występował, bo przecież składanie ofiar ze zwierząt i patrzenie na to zwierzę, które, które traciło życie. No Też w jakiś sposób miało wzruszyć człowieka. Czy dostrzegacie tu też właśnie pewną, pewien paradoks? Mi, mi to obra ja sobie to obrazuję tak, że jest powiedzmy wielkie miasto, jest jeden bohater, który oddaje życie za to miasto, ginie ale dzięki temu całe miasto się cieszy, dlatego że uwalnia ich, powiedzmy, z tych murów i mogą wychodzić. Z jednej strony jest to tragiczne, że on poświęcił się, ale oni mu są wdzięczni, prawda, i radują się, że mogą żyć normalnym życiem. Ja sobie tak to obrazuję. Myślę, że to jest bardzo trafny przykład. Julian, coś chciałeś powiedzieć? Nie wiem, czy do tego. Chciałbym po prostu powiedzieć, że nie zawsze to mają być pieśni radosne. Ale generalnie powinno być wiele. Może w większości powinny być to pieśni radosne. Pisarka adwentystyczna Ellen White zachęca, żeby to było dużo pieśni, nawet marszowych, ale na pogrzebie nie będziemy śpiewać pieśni Marszowe. radosnych. Mhm, no, oczywiście. różne są sytuacje, także jedne i drugie mogą być. Tu potrzebne jest pewne wyczucie, ale generalnie to powinniśmy się cieszyć, mimo że jesteśmy grzeszni, Bóg nas prowadzi, chroni, radować się. Dziękuję. Przy tej okazji też jednak wspomnę, że z tym radowaniem się w naszym codziennym życiu jest kiepsko. My często mówimy o radości z posępną miną radujmy się. Raduj, mamy się radować, prawda? Ja, wydaje mi się, że my naprawdę nie płaczemy i naprawdę się nie radujemy. Jesteśmy tacy ustatkowani, nie potrafimy powiedzieć, że na przykład naprawdę coś mi się nie podoba i naprawdę powiedzieć, że naprawdę mi się, z czego jestem zadowolony, że pójść do człowieka i powiedzieć, tak, naprawdę jestem zadowolony z siebie, jestem Taki dumny. Dziękuję. Dziękuję. Ja specjalnie czytałem Ewangelię pod tym kątem, czy Jezus kiedyś się śmiał. Mhm. Nigdy to nie jest napisane. Więc co innego, Jezus też powiedział, że się rozradował w duchu swoim, na przykład tak, radosny był, ale to nie musi się objawiać naszym uśmiechem, czy nie wiem, śmiechem jakimś takim pustym, czy jakimkolwiek innym. Także ja na przykład mam taką minę i taki, taką fizjonomię, że niektórzy uważają, że jestem jakimś ponurakiem. Ja wiem o sobie, bo chyba najlepiej siebie znam, że jestem człowiekiem pogodnym, radosnym zawsze, ale to nie musi być widoczne na twarzy. Także co innego być radosnym, a co innego po prostu śmiać. Wesołym. Wesołym śmiacie. Dziękuję. A więc, y, dziękuję Julian za tą myśl. To też jest bardzo istotne, żebyśmy y, byli ostrożni w wydawaniu y, osądów na podstawie tego, co widzimy. Ale Bo te myśli mogą te słowa dwie, mogą się dwie, dwie różne rzeczy. Śmieszek, a radosny. Powiedzmy, si lekarz uraduje, uratuje człowieka, widać, widać, mój nieraz rados. mówi się, widać na jego o, twarzy radość. A co innego, jeśli ktoś dowcipkuje, to są dwie różne rzeczy. Mówimy o radości, że nieraz ktoś przychodzi i mówi: Ale ty masz radosną. Tak. Twarz, prawda? Rozpromienioną, radosną. On nie musi, to śmie śmieszkowatość czy zabawa to jest coś innego niż radość. Właśnie, dziękuję za to podkreślenie. Ja tylko może precyzyjniej słowem to określę, że z jednej strony jest ta radość, z drugiej strony jest ta wesołość, wesołkowatość. Ludzie idą do kabaretu, do teatru, oglądają komedię, żeby się rozbawić, i są wtedy. Radośni rubaszni. czy czy, w, rubaszni, za, czy wesołkowaci. Tak. To są dwie różne rzeczy, to są dwa różne stany, dwa dwie różne emocje. Myślę, że e, resztę każdy wyciągnie pewien wniosek, na czym polega ta głęboka, przeżywanie tej głębokiej radości. E, podsumowując, e, chcemy podkreślić jeszcze rolę e, przywódców Kapłanów, Lewitów. Julian, proszę o przeczytanie fragmentu z księgi Nehemiasza z 12 rozdziału. Te słowa mają bardzo dużo do powiedzenia nam dzisiaj również. W tym dniu ustanowiono też mężów dla dozorowania składnic z zapasami pochodzącymi z darów pierwocin, dziesięcin. Aby w nich gromadzono z miejskich posiadłości udziały prawem ustalone dla kapłanów i dla Lewitów. Judejczycy bowiem byli radzi kapłanom i Lewitom pełniącym służbę. Oni pełnili służbę bożą i służbę oczyszczenia, jak również śpiewacy i odźwierni zgodnie z zarządzeniem Dawida i jego syna Salomona. Gdyż już dawno w czasach Dawida i Asafa byli ustanowieni kierownicy śpiewaków oraz pień pochwalnych i dziękczynnych dla Boga. Dziękuję bardzo. No tak, ale przecież dzisiaj ktoś powie, nie ma świątyni, nie ma Lewitów, nie ma kapłanów. Czy te słowa mają nam coś do powiedzenia dzisiaj w XXI wieku? Wcześniej myślałem nad tym i. Teraz trend biznesowy jest taki, jak jest pokazany zegar wydatków biznesowych, jest zawsze 10% na potrzeby kościelne lub dla biednych. Jest to, zauważają, że taka jest potrzeba dzisiejsze badania psychologiczne, bo, że to jest taka potrzeba człowieka, mm -hmm, że pewną mm -hmm. część powinien obdarowywać, dzielić się pewną częścią tego, co ma. Dziękuję bardzo. Ale tutaj zostało zadane pytanie, że dzisiaj nie mamy świątyni, nie mamy kapłanów, nie mamy lewitów, ale musimy pamiętać, że Pan Bóg dalej prowadzi swoje dzieło. I Jezus Chrystus sam przyznaje się, że mam swój kościół. Mhm. A żeby ten kościół funkcjonował jako całość, musi być ten sam porządek zachowany jak był dawniej. Dziękuję bardzo. Julian. Problem był w czasach po wyjściu z niewoli babilońskiej, był ten problem, że lewici, którzy nie otrzymywali dziesięciny, musieli z czegoś żyć i zajęli się uprawą roli, jakimiś innymi sprawami. I nie było kogo, nie miał kto być przy świątyni, śpiewać chociażby, czy odprawiać nabożeństwa. I dopiero Ezdrasz nawoływał lewitów, żeby wrócili do świątyni. Apelował Nehemiasz i inni, żeby oddawać dziesięcinę. No i doprowadzili do tego, że ci judejczycy, jak tu jest napisane, byli radzi kapłanom i lewitom pełniącym służbę. Cieszyli się, że oni wrócili, że znów jest wszystko w porządku, ale musieli ich wspierać dziesięcinami. Mm -hmm. Dziękuję bardzo. Właśnie bardzo podoba mi się ten zwrot, który tutaj podkreśliłeś, przywołałeś go jeszcze raz z 44 wersetu. Dodam, w 45 pełnili oni, czyli ci kapłani lewici pełnili służbę Bożą i służbę oczyszczenia, o czym rozmawialiśmy troszeczkę wcześniej. Dzisiaj, dzisiaj Bóg prowadzi w dalszym ciągu tą służbę. Nie składamy ofiar krwawych ze zwierząt, bo one wskazywały na Pana Jezusa, Pan Jezus je wypełnił. Wiemy, że krew Kozłowicielców nie oczyszczała ludzi z grzechu. Krew Jezusa Chrystusa oczyszcza. I, i, ten, I ta służba oczyszczenia jest pełniona nadal. Dlatego też ja serdecznie apeluję o to, pytając, czy my dzisiaj czasami nie lekceważymy służby tych, Którzy, nie, którzy pełnią służbę bożą i służbę oczyszczenia. Co prawda w nieco innych warunkach niżeli za czasów starożytnych, ale tą samą służbę bożą i tą samą służbę oczyszczenia. Czy nie odnosimy się może z lekceważeniem do tych osób, czy stać nas na wsparcie, aby podejść i powiedzieć, chcę się z Tobą pomodlić, chcę Cię wesprzeć, to jest tak ważne również dla nas, pełniących tą służbę Bożą, potrzebujących tak samo wsparcia nie tylko materialnego, ale też tego duchowego modlitwą. Ale dla mnie osobiście jeszcze taka lekcja dla mnie wynika z tego, że każdy człowiek w takim systemie, jak ustanowił Bóg, ma przywilej służby. Służby dla niego i służby dla drugiego człowieka, bo kapłani w obliczu Boga służyli ludziom, mhm. prawda? A przez to, że lud wspierał kapłanów, lewitów, więc to jedno za drugą się zazębiało i funkcjonowało. Jeżeli, tak jak przeczytaliśmy, jeżeli. Zabrakło tego, że lewici nie mieli z czego żyć. Co się działo? No tak. Yy, rozeszli się. Yy, dziękuję serdecznie wszystkim, którzy uczestniczyli. Dziękuję Wam za aktywność. Yy, zakończymy modlitwą. Podziękujemy Panu za Jego słowo. Nasz Ojczej Boże. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni, że Ty jesteś. Że Ty nad wszystkim czuwasz. I chociaż w historii działy się różne rzeczy, twój lud odchodził, odwracał się od ciebie, potem żałował, nawracał się, przebaczałeś. Mimo, że znamy te fakty z historii, popełniamy podobne błędy. Przepraszamy i dziękujemy, że Ty, mimo naszych słabości, wciąż jesteś gotów, aby nam przebaczać. Wciąż jesteś gotów, aby nas podnosić, ale też apelujesz, abyśmy nie lekceważyli tak wielkiej łaski. Tak wielkiego zbawienia. W Twoim imieniu, Panie Jezu, jest nasza nadzieja. Dlatego przyjmij tą cześć, jaką oddajemy Tobie z serc, bo Ty znasz nasze serca i wiesz, że szczerze pragniemy cię uwielbić. Amen. 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 Serdecznie zapraszamy na kolejne studium już za tydzień. Temat który będziemy studiować, mówi o tym, że ludzie wciąż mieli skłonności schodzenia na złe drogi.